Dzień dobry, przed Państwem najnowsze Mitsubishi ASX i samochód, z którym jest spokrewniony ten ASX, czyli Renault Capture. Bardzo ciężko jest znaleźć w informacjach prasowych na temat tego samochodu, że tak naprawdę jest tym samochodem. Dziennikarze piszą, że powstał w oparciu o ten samochód. No to postanowiliśmy poszukać różnic między tymi dwoma modelami, no bo nie jest to zdecydowanie w oparciu, jest to dokładnie to samo auto. Ale są drobne różnice i te drobne różnice postaramy się Wam dzisiaj pokazać. Spróbuję znaleźć ich jak najwięcej. Czy uda się znaleźć 10? Zobaczymy. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. Pierwsza i zarazem największa różnica to jest przedni grill. Tu oczywiście mamy diamenciki, tam mamy znaczek Renówki. Druga różnica. W Renówce na szybie będziemy mieli napis i mamy Renault, a w przypadku tutaj Mitsubishi mamy oryginalnego producenta, francuską firmę, która robi szyby. Tak samo jest na przykład z lampami. W przypadku Renault mamy napis Renault, a tutaj w Mitsubishi mamy Helle. Różnicą jest akumulator, akurat to jest wersja, która ma klasyczny akumulator. Na tym akumulatorze możemy przeczytać Nissan Renault, nie ma tam w ogóle Mitsubishi. Trzecia różnica to znaczek na felgę. Wydaje mi się, że gdzieś już tę felgę widziałem. Wydaje mi się, że to jest dokładnie taka sama felga, jaką sobie można do Renówki zamówić, więc mamy tylko znaczek. Czwarta różnica. Tutaj mamy napis Capture, tutaj mamy napis Mitsubishi ASX, tutaj tylko oznaczenie wersji silnikowej. To jest dokładnie ETEC, czyli hybryda. No i od razu piąta różnica, bo tutaj mamy znaczek, w który tak pięknie wpisano kamerę, a tutaj oczywiście kamera pozostała, a zamiast znaczka Renówki stworzono taki oto element. Czyli na razie mamy 5. Szósta różnica, kluczyki są takie same. No ale oczywiście Renówka ma swój znaczek, a Mitsubishi ma swój. Siódma różnica to znaczek na kierownicy. Adekwatnie oczywiście tu mamy Mitsubishi, w przypadku Renault mamy Renault. I przy okazji ósma różnica, renówkowy dywanik, ale z taką oto naszyweczką z trzema diamentami. To jest dziewiąta różnica. Tutaj wyświetlają się takie rzeczy. Tu takie. Mitsubishi Motors. A w Renówce oczywiście wyświetla się Renault. No i dziesiąta różnica. Obiecałem, że znajdę 10 w Multisense. Kiedy wybieramy sobie tryb jazdy, mamy emblemacik Mitsubishi, ale uwaga, tutaj na desce rozdzielczej w przypadku Mitsubishi mamy taki ciemny samochodzik. Można migać tylko kierunkowskazami, stop nie działa, a w Renówce mamy emblemacik. Także tutaj się troszeczkę nie postarano w tym wypadku. Tyle różnic nam się udało znaleźć. Jeżeli Wy potraficie znaleźć jeszcze jakieś różnice, piszcie proszę pod tym filmem komentarze na temat tego, czym się różni najnowszy ASX od Renault Capture. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.